Na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego przedstawicielka ruchu kontroli wyborów pani Ewa Stankiewicz podała jako przykład fałszerstw wyborów samorządowych w 2014 roku Röntgen. Informacje o sporządzeniu przez Okręgową Komisję Wyborczą na Śląsku dwóch ważnych protokołów różniących się o 120 roku 000-150-000 głosów. Wskazała także, iż skarga wyborcza w tej sprawie w drugiej instancji była rozpatrywana przez sędziego, który był komisarzem wyborczym, czytamy w sprostowaniu, rozesłanym przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW uważa, że tezy Ewy Stankiewicz nie są prawdziwe. Sprostowanie PKW w sprawie oświadczenia Ewy Stankiewicz z ruchu kontroli wyborów. PKW wyjaśnia, że w wyborach samorządowych nie ma okręgowych komisji wyborczych, więc nie mogły one sporządzić dwóch różniących się protokołów. PKW co prawda przyznaje, że Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach sporządziła protokół, który na wniosek komisarza wyborczego został uchylony, jednak ta zmiana nie miała wpływu na wynik głosowania. Zarówno zgodnie z pierwotnym, zakwestionowanym przez komisarza wyborczego protokołem, jak i poprawionym protokołem poszczególne komitety wyborcze otrzymały taką samą liczbę głosów i mandaty uzyskiwali ci sami kandydaci, czytamy w oświadczeniu. PKW tłumaczy też, że w sprawie protestu wyborczego, wspomnianego przez PKW nie orzekał sędzia, który byłby jednocześnie komisarzem wyborczym. Szef PKW, projekt PiS wprowadza rewolucję w sposobie głosowania. Zmiana o 180 roku stopni.